when it's just you. Well, times can be tough. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Witam was wszystkich na dzisiejszym materiale. Dzisiaj dwa główne tematy. Jeden to oczywiście to, co się dzieje w tym momencie z Bitcoinem, z jego ceną, no i zebranie, jakie zostało przeprowadzone przez pana Bukele, czyli prezydenta Salwadoru, z przedstawicielami wielu banków centralnych oraz ministrów finansów lub przedstawicieli innych dużych instytucji finansowych w temacie oczywiście przyszłości adopcji Bitcoina w tych krajach. Bardzo ciekawy temat. Potem wam o tym troszkę więcej poopowiadam. Drugi główny temat, którym się chcę dzisiaj zająć, to Terra Luna 2.0, czyli dokąd przedstawił jego plan, kolejny plan, już taki według niego ostateczny, na to, co teraz będzie się działo z Luną i czy wy jako hodlerzy Luny i UST macie szansę dostać jeszcze jakieś darmowe tokeny z tego i odzyskać chociaż część utraconych środków. Ten drugi temat jest dzisiaj głównym tematem, więc zapraszam oczywiście do oglądania tego materiału, ale jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, no to zróbcie to jak najprędzej. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, a my przechodzimy do meritum. I okej, jesteśmy na wykresie Bitcoina, są to świeczki godzinowe. Widzimy, że Bitcoin dalej jest w tym range'u, który ja już jakiś czas temu wyrysowałem, 29 032. 29 tysięcy jest to oczywiście ważna granica spadków sprzed roku, która zatrzymała cenę Bitcoina kilkukrotnie, chyba 3 czy tam nawet 4-krotnie, a 32 tysiące dolarów, no to by była idealna kwota, przy której Bitcoin powinien zamknąć świeczkę tygodniową. Mówiłem wam już parę dni temu, że 16 maja ta świeczka tygodniowa się zamyka i będzie bardzo ważne, jak otworzy się kolejny tydzień. Mamy dzisiaj 17 maja, kiedy ja to nagrywam, godzina 13 u mnie, czyli u was 8 rano w Polsce. Oczywiście, jeżeli ktoś mnie z Polski ogląda, chociaż wiem, że dużo osób z UK przede wszystkim ogląda te materiały. Nieważne. Bitcoin tutaj idealnie się odbił wczoraj o godzinie 18 od tego kanału, ale to na świeczkach godzinowych, jak ktoś tam szuka jakiegoś dołka, no to mógł sobie tutaj w tego Bitcoina wejść. Dobra, przejdźmy do tych świeczek tygodniowych. Ja wam powtarzałem, jeżeli tutaj Knot zamknie się poniżej 29 tysięcy dolarów, kapitulacja raczej. Byki niestety nie wygrają, niedźwiedzie przejmują rynek, no i ten spadek będzie jeszcze bardziej drastyczny, może nawet w okolicach ostatniego ATH, czyli 20 tysięcy dolarów na Bitcoinie. Jednakże świeczka tygodniowa, przynajmniej tym knotem, który zszedł nawet do 25 tysięcy dolarów, zamknęła się w okolicach tutaj tych 31, powiedzmy na granicy tych poprzednich świeczek z dokładnie roku temu. Więc dla mnie to jest bardzo dobry sygnał dla dalszego rozwoju rynku, oczywiście prowu wzrostowego. Teraz ta świeczka, która się rozpoczęła, no na razie kręci się tutaj w ciągu wokół tego range'a 29-32 tysiące dolarów, ale dopiero ten tydzień się rozpoczął, więc nie ma co jeszcze tutaj jakoś więcej na ten temat mówić. W zeszłym roku ta świeczka też zamknęła się na wysokości tych 31 tysięcy dolarów, później jeszcze cena zeszła nawet do 29 i dopiero od tego był dalszy wzrost. No tutaj wygląda to trochę oczywiście podobnie, ale tych analogii można by było sobie więcej wyrysować. Nieważne, najważniejsze z tego wszystkiego dla mnie jest to, że było tutaj bardzo dużo kupujących na tych poziomach 25-27 tysięcy dolarów. Nawet wam to tydzień temu mówiłem, że nie wszyscy będą czekać do 20 tysięcy, żeby zakupić tego Bitcoina, tylko w tych granicach 20 kilku tysięcy dolarów tych kupujących jest sporo i tych orderbooku jest wystawionych na różnych giełdach bardzo dużo. To pokazuje nam ten wolumen. W końcu ten wolumen był znaczący i naprawdę duży. Może nie aż tak jak przy tych spadkach majowych w zeszłym roku, natomiast pamiętajmy, że te spadki majowe były zdecydowanie szybsze, bardziej drastyczne i ta cena spadła o 50% w ciągu dwóch dni. Tutaj te spadki były dłuższe, więc nie można było się spodziewać nie wiadomo jak ogromnego wolumenu, ale tak czy siak był wysoki. Według mnie pobujamy się jeszcze chwilę tutaj w tym range'u 29,7-32 tysiące dolarów. Potem będzie dopiero jakaś decyzja, czy będzie to powtórka z września 2018 i zaliczymy jeszcze duży drop w okolicach właśnie w tym przypadku 20 tysięcy dolarów, przepraszam, i dopiero od tego jakieś odbicie, czy to już był uklepany ten dołek. Wiele osób mówi, że to już jest ten dołek, dany on-chain, który ja tutaj przygotowałem, mówią o tym oczywiście, że no tych bitcoinów ubywało na tych giełdach, bardzo mocno. Później oczywiście był duży przypływ, ale to wiemy przez kogo, Dokłon i ekipa. No i teraz po tej całej akcji znowu tych bitcoinów znika z giełd bardzo dużo, w bardzo szybkim tempie. Więc chociażby to mówi, że ten dołek jest już uklepany, ale tego nigdy nie wiemy, to wiemy dopiero po
czasie. Więc tak klaruje się ta cena Bitcoina w tym momencie. Jeszcze tutaj jeden wykres, który przygotowałem. Z realizowanej straty, no to mamy tutaj ponad 3 miliardy zrealizowanej straty. Niestety, to już jest strata, która została przyklepana. To znaczy, ktoś kupił Bitcoina po 60 tysięcy dolarów, sprzedał go po 30. Koniec. On już tego Bitcoina nie ma, bo jeżeli by go trzymał i czekał na odbicie za rok, za pół roku, za dwa lata, to tej zrealizowanej straty by nie miał. Miałby tak zwaną niezrealizowaną stratę, to już Wam kiedyś tłumaczyłem. Natomiast ktoś zdecydował się, że jednak tego Bitcoina sprzedaje na stracie, bo już wie, że będzie leciał do 1000 dolarów, jak to Rafał kiedyś mówił. No, nie udało się mu wygrać z tego zakładu 1000 dolarów na Bitcoinie. Ostatnio wygrał inny o spadek na Lunie. U Majka była ostatnio jakaś debata wielka w niedzielę. Tam był Piotrek Misiurek, Kamil Jarząbek i jeszcze sporo osób. Nie oglądałem, przyznam się szczerze, tego, no bo u mnie była zbyt późna godzina, natomiast jakieś fragmenty później sobie obejrzałem i było ciekawie dwie strony. Trzeba przyznać, że i jedna i druga strona próbowała się tutaj odgryźć trochę. Każdy próbował pokazać swoją wyższość. No, trochę śmiesznie to wyglądało, ale na tym polegają debaty. No i tyle. Także, tak wygląda sprawa z Bitcoinem, jeżeli chodzi o jego cenę. No i powiedziałem Wam przed chwilką, że prezydent Bukele zaprosił różnych przedstawicieli i banków centralnych, 32 banki centralne i 12 finansowych władz z różnych krajów. Te kraje były to kraje m.in. takie jak Nigeria, Egipt, Nepal, Pakistan, Bangladesz, Kenia, Uganda, Ruanda. No i widzicie, parę krajów takich afrykańskich i azjatyckich, ale nie tylko oczywiście. I o czym te kraje dyskutowały? No i tu jest problem, bo nie mamy dokładnej agendy na temat tego, w jakich tematach były prowadzone te rozmowy. Przynajmniej ja do takiej agendy dokładnej nie doszedłem nigdzie. Natomiast wiemy, bo sam to pisał Bukele na Twitterze, że rozmowy między innymi toczyły się na temat tego, żeby wprowadzić Bitcoina do tych krajów, które tutaj widzimy, jako legalny środek płatniczy. To, co zrobiła Środkowa Republika Afrykańska, teraz nie pamiętam już tej nazwy, sorry, mogłem ją przekreślić całkowicie, i to, co zrobił oczywiście Salwador jako pierwszy z tych takich większych krajów, bo to, że jakaś tam wyspa kiedyś wprowadziła Bitcoina jako jeden z możliwych środków płatniczych, no to o tym już widzieliśmy od ponad roku, ale to była jakaś taka faktycznie malutka wysepka. A tutaj mówimy o 44 potencjalnych krajach, które mogłyby dołączyć do Salwadory właśnie z tym zaakceptowaniem Bitcoina jako legalny środek płatniczy. Oczywiście, no nie oszukujmy się, nie dołączą te 44 kraje w tym roku do niego, ale jakby chociaż ten jeszcze jeden, może jeszcze z 2, 3, 4 kraje poszły w kierunku El Salwadoru i zaczęły kolejne Bitcoiny skupować, żeby mieć też jakieś rezerwy w tym, to naprawdę jeszcze 10-15 krajów i tego Bitcoina to już w ogóle na giełdach nie będzie. I wtedy ta cena może zrobić to the moon. Ale na to jeszcze potrzeba nam oczywiście miesięcy, może nawet lat, żebyśmy mogli to uświadczyć. Chyba że banki centralne większych krajów niż Egiptu, Nepalu czy Bangladeszu stwierdzą, że nie możemy do tego dopuścić i zaczną się jakoś tym pozostałym krajom odgrażać, może wprowadzać jakieś sankcje, a ostatnio to jest popularny temat oczywiście, żeby te sankcje wprowadzać, więc może w tą stronę to też pójść. No na pewno ten rok, jeszcze te pół roku, które mamy w 2022 plus przyszły rok, na pewno to będą znowu miesiące regulacji. Od 2020 roku już się mówiło, że to już jest czas regulacji i te regulacje powoli zostają wprowadzone, ale teraz przyspieszyło to na tempie. Wraz oczywiście ze wzrostem kapitalizacji całego rynku kryptowalut, no ten rynek zaczął już być zdecydowanie bardziej znaczący dla przedstawicieli władz światowych i w końcu muszą coś z tym zrobić. Access UST oczywiście pokazała, że są gotowi, żeby te regulacje wprowadzać w bardzo szybkim tempie. Jeszcze słówko od CEO FTX-a, on powiedział, że Bitcoin nie jest siecią do płatności. To jest ten pan, którego mogliście gdzieś tam widzieć na ostatnich konferencjach, chociażby Miami Beach, z takimi dwoma blondynkami koło siebie. Jakbyście byli zwykłym takim gościem, bez jakiejś szczególnej urody, no to by ty blondynek obok was nie było, że jesteście CEO FTX-a, no to patrzcie, nagle się znalazły. Ale to taka mała dygresja. I mówi on, że no Bitcoin nie jest dobrym wyborem do płatności, tak? Że no Bitcoinem nie możemy płacić na co dzień, Bitcoin jest za drogi, zbyt wolny, przetwarza zbyt małą ilość transakcji na sekundę i o tym wszystkim od lat wiemy, Bitcoin nie jest do tego stworzony. Natomiast powiedział, że jest to dobry wybór jako takie store of value, czyli przechowywanie wartości na długi okres czasu.
pocisnął jeszcze trochę po Proof of Work, czyli po tym algorytmie konsensusu, gdzie wykorzystujemy moc obliczeniową koparek do tego, żeby zatwierdzać bloki. W sieci powiedział, że to też nie jest zbyt dobry wybór. Oczywiście jest Lightning Network, natomiast jeszcze sami go nie zaakceptowali na FTX-ie, na tej swojej giełdzie. Dodatkowo mówi, że faktycznie Proof of Stake to jest wybór przyszłościowy, bo raz, generuje on niski koszt utrzymania sieci, dwa, no zdecydowanie szybciej i więcej transakcji może zostać przetworzonych. Także według niego jest to takie przyszłościowe rozwiązanie. No i tyle. Dobra, przejdźmy jeszcze do konkursu, który Wam zapowiedziałem na wczorajszym czy tam przedwczorajszym filmie. KuCoin, ciekawy sposób na pasywny zarobek altcoinów plus konkurs na $2000. I tutaj na ekranie wyświetliłem Wam zasady tego konkursu. I zostawić 30 osób, pamiętajcie, dostanie po $50 i wymagania są naprawdę proste. Wchodzicie na ten film, tu macie link do rejestracji, rejestrujecie swoje konto na giełdzie KuCoin, wykonujecie co najmniej jeden trade na tej platformie. Musicie oczywiście followować mnie na Twitterze oraz na YouTubie, mam nadzieję, że już to robicie. I 30 osób dostanie właśnie z tych zarejestrowanych po $50 na swoje konto na KuCoin. A dwie osoby dostaną po $250. I będą to osoby, które muszą spełnić te same wymagania, co te wyżej. Plus będą to dwie osoby, które wygenerują największy wolumen na platformie KuCoin do 22 maja. Czyli według mojego kalendarza macie jeszcze 5 dni na wygenerowanie tego wolumenu. Tak jak mówiłem na filmie, może to być nawet w parze USDT do USDC i możecie jak w kółko sobie ten wolumen generować. Nie będę podpowiadał, ile osoby niektóre już wygenerowały wolumenu, ale są to liczby pięciocyfrowe, jak sprawdzałem wczoraj. Może dzisiaj coś się zmieniło już. Także w jeden dzień wygenerowało już tego wolumenu trochę, także $250, no 1000 zł warto zgarnąć. Tutaj ponad 200 też myślę, że warto zgarnąć, także zachęcam do odwiedzenia tego filmu, a na razie powiem Wam, że no, konkurencja jest, ale jeszcze nie jakaś niesamowita, bo więcej osób się zarejestrowało, niż wykonało te pozostałe kroki, także pamiętajcie, żeby tutaj spełnić wszystkie te wymagania. No i przejdźmy do głównego tematu, bo pan Dokwon, czy tam Dokwonect, przedstawił plan zmian, jakie mają się odbyć w ekosystemie Terra. No i tych zmian jest naprawdę sporo. Zacznijmy od tego. Powiedział on, że Terra jest to coś więcej niż samo UST, niż ten ich stablecoin. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że UST przyczyniło się do wzrostu samego ekosystemu Terra bardzo mocno. Natomiast zmiany, jakie chcą wprowadzić, to stworzyć nowy chain, czyli sforkować chain Terra i stworzyć nowy. Nowy miałby się nazywać dalej Terra, natomiast ten stary, który działał i jeszcze działa oczywiście, miałby się nazywać Terra Classic. Taka sama sytuacja jak w przypadku Ethereum, gdzie Ethereum Classic było tym pierwszym głównym chainem Ethereum. Doszło w 2000, teraz nie chcę Was okłamać, 15-16 roku do haku na Ethereum Classic. Zdało, wyporowało bardzo, bardzo dużo środków na Ethereum Classic. No i stwierdzili, że ok, robimy forka tej sieci i powstało Ethereum. Jak widać, ta nowa sieć Ethereum odniosła zdecydowanie większy sukces niż ta podstawowa. Ja w żaden sposób nie chcę tutaj mówić, że tutaj będzie tak samo. To znaczy, że Terra nowa odniesie większy sukces niż Terra Classic. Nie wiadomo jak będzie. Nie wiemy, czy ludzie będą chcieli w to pójść, czy będą chcieli inwestować tam pieniądze. Natomiast powstanie oczywiście nowa sieć. To już wiemy. Następnie Luna będzie zeldropowana pomiędzy posiadaczy Luna Classic. Tych, którzy stake'ują, tych, którzy oczywiście trzymają Luna Classic, czyli ten stary jeszcze token Luna, plus oczywiście dla hodlerów UST. Jak to będzie rozdane? O tym zaraz Wam powiem. Następnie portfel Terra Foundation, Terra Luna Foundation będzie usunięty i on nie dostanie żadnego airdropu. To znaczy zostanie usunięty z listy tych, dla których ten airdrop zostanie przyznany. Także tutaj koniec. Terra ma się stać typowym chainem governance, to znaczy nie będzie tutaj tego głównego przedstawiciela, jakim jest Dokwon, tylko faktycznie społeczność ma tym zarządzać. Nie wierzę, że tak się stanie. Dokwon dalej tam będzie wpychać swoje 3 grosze, dalej się tam będzie wtrącać i dalej to on będzie głównym przedstawicielem według mnie tego blockchainu. Nie wierzę w to, że on to tak typowo zostawi, tak? Dalej z boku gdzieś będzie tam wciskał przyciski, które tym chainem będą zarządzały. Dobra, tak to wygląda.
Oczywiście tutaj jest najważniejsza rzecz dla nas, czyli dystrybucja tego nowego tokena. Nowych tokenów będzie miliard, 25% będzie dla community poola i będzie to kontrolowane przez osoby stakeujące ten nowy token i zarządzające całą tą siecią, czyli takie nagrody dla tych przedstawicieli. Następnie deweloperzy dostają tutaj jakieś 1% tych tokenów, ale bardziej nas nie interesuje to. Te 35% tokenów, które zostaną uwolnione dla posiadaczy Luny, dla posiadaczy UST. Dla portfeli posiadających mniej niż 1 milion Luny będzie wyglądało to tak, że dostaniecie te tokeny za jeden rok, to znaczy jest jeden rok klifu tak zwanego. Czyli jeżeli token jest generowany 1 czerwca 2022 roku, to 1 czerwca 2023 roku dopiero od tego momentu te tokeny zostaną Wam zwalniane na konto. Dodatkowo trafi Was dwuletni vesting. Dla portfeli, które posiadają powyżej miliona luny, ten jednoroczny cliff również obowiązuje, ale vesting jest czteroletni. Vesting ma się odbywać chyba tutaj liniowo, to znaczy z każdym blokiem macie część tych tokenów dostawać. I jest to zmuszenie Was do tego, żebyście co najmniej dali rok ekosystemowi na odbudowę jakąkolwiek, a następnie przez 2 lata jesteście uwolnieni z tymi, znaczy uwolnieni właśnie, jesteście przymuszeni do interesowania się tym ekosystemem przez 2 lata kolejne w tym przypadku, a w tym przez nawet 4 lata, bo tak długo te tokeny Wam się będą uwalniały oczywiście, tak? Dajcie mi sekundkę, bo wylazłem z tego. Więc ten vesting jest naprawdę gigantyczny. I 25% tokenów dla posiadaczy tokena UST i będzie on uwolniony w 10% na początku, a reszta będzie zwestowana na 2 lata. Oczywiście będzie to robione nie dla osób, które teraz kupią Lunę, tylko dla osób, które wcześniej posiadały ten token. Snapshot, czyli ta migawka blockchaina, data, z której oni wzięli Wasze portfele i sprawdzili, ile tych tokenów macie, jest ustalona na 7 maja godzina 23. Tak? Czyli to jest blok 745-4914. Czyli jeżeli posiadaliście wtedy jakieś Luny albo UST na swoim koncie, to właśnie dostaniecie te nowe tokeny Luny, nie dostaniecie nowych UST. Bo jedna ważna rzecz, chyba nie powiedziałem o tym na początku, UST znika w tym nowym chainie. To znaczy nie będzie tokena UST, nie będzie tego algorytmicznego stablecoina na nowej sieci Luna. Pozbywają się tego. Na starej sieci, na Terra Classic może sobie to działać, whatever. Natomiast na nowej sieci tego nie będzie. Tak, jest tutaj napisane, że vesting będzie block by block, tak? Czyli co blok będziecie dostawali część tych tokenów na Wasz portfel. I rodzi się tutaj wiele pytań. To znaczy, co z osobami, które trzymały Lunę na giełdzie w tym czasie? Bo widziały, że już jest jakieś zamieszanie, chciały się przygotować do sprzedaży na przykład tego tokena i nie trzymały to na swoim wallecie, na przykład Terra Station. Nie wiadomo. Co dla osób, które trzymały Lunę na innych chainach, trzymały syntetyki tak naprawdę, tak? Czyli na Binance Smart Chainie, na przykład na Ethereum Lunę chyba można było trzymać. Co z tymi osobami? Nie wiadomo. Co jeżeli mieliście zamrożoną Lunę na jakichś innych protokołach? Ja mówiłem kiedyś o Planet Finance, tak? Pokazywałem Wam to niestety na tydzień przed upadkiem ekosystemu Terra, że jest taka możliwość. Co z tymi ludźmi? Nie wiadomo. Naprawdę mało wiemy z tego dokumentu. Oczywiście on to powiedział, że jest to dokument, który będzie żywy, tak, i on się tutaj będzie zmieniał, ale nie za dużo mamy tutaj takich informacji dla skrajnych przypadków, a może nawet nie skrajnych, no bo ludzie zamieniali tą Lunę na inne chainy, żeby wykorzystywać to w innych ekosystemach i nie wiadomo, co z tymi osobami się tak naprawdę stanie. Dodatkowo, od ekosystemu Terra, ze społeczności, wyszło kilka innych propozycji, całkowicie różniących się od tego, co Dogecoin właśnie powiedział. Natomiast on stwierdził, że w sumie to jest moja propozycja i jest to propozycja ostateczna. Jeżeli się z nią zgadzacie, to fajnie i głosujcie na to. A jeżeli Wam się nie podoba, no to życie, to Wasz problem. Jeżeli ma być to token governance i faktycznie przez tą społeczność ma być zarządzany i te zmiany mają być wprowadzone przy głosowaniu społeczności, to dlaczego tego nie robimy od początku? Dlaczego dzieje się to, co powiedziałem Wam na początku, że Dogecoin oleje cały governance i on dalej będzie zarządzającym tą siecią. Powinno się przeprowadzić takie głosowanie, że bierzemy 4, 5, 6 najciekawszych rozwiązań, ludzie głosują i to, co będzie miało najwięcej głosów na tak, wygrywa i w takim
takiej postaci wprowadzamy ten nowy chain. A tutaj Dokon powiedział, że nie. Głosowanie rozpoczyna się 18 maja, czyli jutro tak naprawdę, czasu azjatyckiego, więc no jutro w wczesnych godzinach chyba w Polsce. Następnie, jeżeli zostanie to przegłosowane, to 27 maja będzie start nowej sieci, czyli za 10 dni będzie start nowej sieci. I tyle. Nie ma tutaj żadnego pola do rozmów. Te rozmowy były gdzieś tam po cichu przeprowadzane, ale albo się z tym zgadzacie, albo się nie z tym, albo się z tym nie zgadzacie. Bardzo ciekawie to wygląda. Według mnie fakt faktem, będą niektóre tam projekty na tym działały, natomiast przez znowu takie podejście do Quona, takie olewcze, to nie ma sensu, to nie ma jakby opcji, żeby to przetrwało. On znowu pokazuje swoje ego, nawet na tweetach, które ostatnio wprowadził na swojego Twittera, zobaczcie, już 918 tysięcy followersów, mówił o tym, że jesteśmy z tym wszyscy razem, że on się oczywiście z tym źle czuje i tak dalej, tak. Tesla to coś więcej niż UST, pomóżcie mi, bądźmy tutaj razem. A co z ludźmi, którzy stracili tą potężną kasę? Są firmy, które on pokazuje tutaj na swoim Twitterze. Nebula Protocol, jakieś Obase VC, Stader Labs, no jest tych firm trochę tutaj, gdzieś tam było Random Earth chyba jeszcze, SmartStake, jest tych firm trochę, które mu chcą pomóc i które od razu chcą zacząć budować swoje rozwiązania na tym Tesla Money, na tym Tesla ekosystemie wersji 2.0. Ale co z inwestorami? Co z ludźmi, którzy utracili tak potężne pieniądze na ekosystemie Tesla? Jest tutaj w ogóle Robert Willisch chyba. Nie wiem, czy ja go znajdę. Tak. Pamiętacie bitcoinowe lody, które można było znaleźć w Lidlu? Te czarne takie, o. Zobaczcie. Jak straciłem 400 tysięcy dolarów na ekosystemie Luna oraz UST. Robert Willisch, przedstawiciel tych lodów, tak? Stracił 400 tysięcy dolarów. Piotrek, Kamil Jarząbek i tak dalej. Ja trochę też. Wszyscy potracili tutaj kupę kasy. Czy ja chcę znowu do Quonowi zaufać? Nie ma takiej opcji. Dodatkowo dostaliśmy jeszcze dzień wcześniej z Luna Foundation Guard taką informację, jak wyglądały środki Luny, te zabezpieczenia, tak? Te zabezpieczenia, z których skorzystali do tego, żeby próbować ratować PEG tokena UST. Na 7 maja mieli oni 80 tysięcy bitcoinów, 40 tysięcy BNB, ponad 50 milionów w stablecoinach, sporo AVAXa, UST oczywiście trochę oraz Luny. Na dzień dzisiejszy mają 313 bitcoinów, 40 tysięcy znowu BNB, AVAXa zostawili, UST mają więcej, no i mają oczywiście cholerę Luny. Z 3 miliardów spadła im wartość do 80 paru milionów, do powiedzmy 100 milionów dolarów. Także zostali z niczym. Te środki w żaden sposób teraz nie będą służyły do tego, żeby PEG na UST przewrócić. Zapomnijcie, ci, którzy mają jakieś UST, że ten PEG wróci, chyba że spekulacyjnie ludzie będą chcieli go wypompować do góry. Inaczej nie ma szans, żeby wasze stablecoiny odzyskały 100% wartości z chociażby 7 czy tam 6 maja. Niestety, trzeba sobie to przyznać. Wiele osób, które próbowały trzymać do końca tego stablecoina, miały szansę jeszcze wczoraj nawet wyjść po 20 parę centów, teraz to już jest chyba 5 znowu, także wygląda to tragicznie. Fatman Tesla jeszcze tutaj wrzucił taki swój wywód na temat tego, dlaczego on myśli, że Dokon tak czuł się pewnie i dlaczego tak naprawdę zawalił tymi swoimi ruchami Tesla, więc można sobie tutaj trochę poczytać. Przede wszystkim Basis Cash, to był inny stablecoin, o którym wam już chyba wspominałem ze stokarzem, wykreowany kilka lat wcześniej, o którym Dokon wiedział i zawalił się z tego samego powodu co UST, więc on miał już tą wiedzę. Dodatkowo Dokon pisał komuś tam 26 lipca 2020 roku, że jeżeli będzie duża ekonomiczna presja na sprzedaż Luny, no to ten system też się może zawalić. I on sobie zdawał z tego sprawę oczywiście, tak? Natomiast na temat tego, co dalej społeczność różnych polskich projektów i twórcy polskich różnych projektów mogą zrobić, jeżeli no był to ich cały świat tak naprawdę. Rozmawialiśmy sobie ze stokarzem 3 dni temu. Co zrobić również, jeżeli jesteś rekt i umoczyłeś kasę na tym Lunie? Czy Luna się jeszcze podniesie? Gdzie szukać airdropów? Zachęcam do obejrzenia tego materiału. No i jeszcze jest perspektywa kontynuująca ten temat innych sieci, które już bardzo naciskają twórców
projektów, które się budowały na Terze, do tego, żeby przyszli do nich. Phantom nawet chce im dać jakieś granty, pomoc w integracji, w marketingu itd., itd., jeżeli tylko będą budowali na ich sieci. Polygon również tutaj zaprasza inne projekty do tego, żeby budowali na ich chainie. No, wygląda to ciekawie. Każdy próbuje teraz wyrwać coś z rynku dla siebie, żeby te projekty do swoich chainów przekonać. No a na końcu jeszcze Road to FI. Polecam oczywiście followować tego gościa. Powiedział, że no, te ostatnie 6 miesięcy dla rynku DeFi były naprawdę ciężkie. Wypadek na moście Wormhole, NFT Racks, Discord Hacks, Solid Token Fail, Andre oczywiście odchodzi z Phantoma, 624 miliony dolarów zostało ukradzione z mostu Ronin, Bin wyimplodował, no i oczywiście Luna plus UST też niestety znikły z powierzchni ziemi, pociągając ze sobą cały rynek krypto. Ciężkie 6 miesięcy ostatnio, na pewno można dużo wniosków z tego wyciągnąć, na pewno osoby, które przeżyły to wszystko, będą miały ogromnie większą wiedzę niż ci, którzy dopiero wejdą na rynek za parę miesięcy i będą tylko mogli czytać o tym, co się wtedy wydarzyło. Wy wiecie, jak ludzie się zachowywali na żywo, jakie nowe niebezpieczeństwa są, na co trzeba uważać i że dywersyfikacja środków i realizacja zysków, kiedy jest na to czas, to są dwie kluczowe rzeczy na rynku krypto. Tyle z mojej strony. Posłucham z chęcią oczywiście waszych komentarzy w tym temacie, co wy sądzicie o nowym planie, jaki przedstawił Dokłon na budowę Terla 2.0, czy tam Terla nowej Terli i zostawienie Terla Classic w przeszłości. Jestem ciekawy, co wy na ten temat sądzicie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału. Łapka w górę i widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć!